Witam. Na samym początku chciałem Was zaprosić na swoją stronę na Facebooku. Zamierzam tam publikować wszelkie zdjęcia swoich much, przynęt, które ukręcę. Oraz jakbyście chcieli się ze mną w jakiś sposób skontaktować, to śmiało tam piszcie. W dzisiejszym odcinku, po dosyć dłuższej przerwie, przygotujemy sobie jedne z najprostszych, natomiast bardzo skutecznych nimf, do użycia których użyjemy wyłącznie dubbingu, nici i miedzianego drutu. Na imadło założymy haczyk o rozmiarze 12 i 4 mm główkę wolframową. Taka w zupełności wystarczy. Można oczywiście też używać większych, mniejszych, to już w zależności jaki chcemy mieć ciężar tej naszej nimfy. Robimy tutaj wiele obrotów, żeby usztywnić naszą główkę. O, teraz widzimy, że nie będzie nam ona się przemieszczała. Na sam początek wiążemy drut złoty, który posłuży nam jako wijka naszej przynęty. I teraz zajmiemy się naszym tułowiem. Do tego możemy używać praktycznie wszelkiego rodzaju dubbingów. A jak ja używam tego, są naprawdę super, się sprawdza do budowy tułowi nimf. Nawijamy odrobinę na nić i następnie owijamy ten tułów naszej nimfy. Ważne jest, byśmy zbudowali tutaj coś w rodzaju stożka. O, tak jak tutaj. Teraz delikatnie owijamy drutem tułów naszej nimfy. Zabezpieczamy. Na sam koniec damy odrobinę ciemniejszego dubbingu. I nasza nimfa jest już gotowa. Możemy tu na sam koniec używać trochę innych dubbingów, jak na przykład Spectra Dubbing. Jest on
połyskujący i to również fajnie może tutaj pasować. Na sam koniec jeszcze damy kropelkę szlaku. I nasza nimfa jest już gotowa. Wzmocniliśmy wszystkie wiązania, dlatego posłuży nam naprawdę bardzo długo. Jeszcze dodam, że oczywiście link do mojej strony na Facebooku znajdziecie w opisie i serdecznie na nią zapraszam.